W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś módlmy się o głębsze nawrócenie wszystkich, którzy studiują i nauczają Pisma Świętego, aby ich spotkanie z żywym Słowem przyniosło owoce w życiu niezliczonych innych. O Boże, Ty pouczyłeś wiele narodów poprzez przepowiadanie świętego apostoła Pawła. Niech moc jego wstawiennictwa u Ciebie pomoże nam, którzy dziś czcimy jego pamięć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Pawle Apostole, głosicielu prawdy i doktorze pogan, wstawiaj się za nami u Boga, który Ciebie wybrał. Jesteś naczyniem wybranym, o Święty Pawle Apostole. Amen.